Cześć, z tej strony Marcin. Dziś powiemy sobie o metodzie przeciwwspółczynników. Ostatnio nagrałem film o rozwiązywaniu układu dwunastu podstawianie. Jeżeli tego nie widziałeś, to tu gdzieś masz link. Natomiast teraz zrobimy sobie metodę przeciwnych współczynników, która moim zdaniem jest szybsza, łatwiejsza i bardziej przyjemna do rozwiązywania. Mamy następujące zadanie: rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników i mamy układ równań 2x plus y to 5, natomiast x minus 3y równa się minus 1. Następne przykłady będą oczywiście coraz to trudniejsze. O co chodzi w metodzie przeciwnych współczynników i co to są te całe współczynniki? Współczynniki to są po prostu liczby. Które liczby, się ktoś spyta? Te to stoją albo przy x, czyli ta dwójeczka, no i tutaj jedyneczka, ewentualnie y. Tutaj jest jedyneczka, a tu jest minus trójeczka. I ja chcę, żeby te współczynniki, czyli te liczby, albo przy x-ach, albo przy y-kach, po prostu były jakie? Przeciwne. No to jeżeli tutaj przy x mam dwójkę, a tu mam jedynkę, to ja mnożę sobie, ewentualnie dzielę, ale przeważnie się mnoży, bo przy dzieleniu się pojawiają ułamki, mnożę sobie albo pierwsze równanie, albo drugie równanie przez taką liczbę, żeby albo przy x-ach, albo przy y-kach było przeciwna liczba. Czyli mogę drugie równanie albo pomnożyć przez 2, ale na minusie, tak? No bo będę miał 1x razy minus 2, będę miał minus 2x, ewentualnie mogłem sobie na przykład pierwsze równanie pomnożyć przez 3, ponieważ mam y razy 3, to będą 3y, a tu mam minus 3y. No i może w ten sposób sobie to po prostu rozwiążmy. Mnożymy. 2x razy 3 to jest 6x. Y razy 3 to są 3y, a tu zostaje 5 razy 3, czyli 15. Drugie równanie sobie grzecznie przepisujemy. X minus 3y równa się minus 1. I jak już mamy przeciwne współczynniki, no bo są, tu jest plus trójka, tu jest minus trójka, bo to są liczby przeciwne, to po prostu podkreślamy i dodajemy. O co z tym chodzi? No dodajemy sobie 6x plus x to jest 7x. 3y minus 3y to się pięknie kasuje, bo właśnie o to chodzi, dlatego mają być przeciwne, żeby się pięknie skasowały. Natomiast 15 minus 1 to jest 14. Zobaczmy, 7x równa się 14, więc jak sobie to ciachnę przez 7, no to x mi wyjdzie 2 i sprawa jest załatwiona, jeżeli chodzi o x-a. Oczywiście trzeba teraz jeszcze wziąć jakieś pierwsze lub drugie równanie, na przykład to x plus y to jest 5. No i ja wiem, że mój x jest 2, czyli w miejsce x-a wstawiam dwójkę. Tu jest dwójeczka, plusik y to 5. 2 razy 2 to jest 4, więc jak odejmę sobie czwórkę, to wychodzi, że y równa się 5 minus 4 to jest 1, czyli moim rozwiązaniem jest x równa się 2 oraz y równa się 1. Moim zdaniem znacznie lepsze niż metoda podstawiania z tej prostej przyczyny, że jest szybsza. Dobra, lecimy do trudniejszego przykładu. To natomiast robimy w sytuacji, kiedy mamy równanie, gdzie tu jest trójka, czwórka, trójka, siódemka i jak mamy znaleźć te przeciwne współczynniki. Mówiłem w wcześniejszym zadaniu, że mnożymy albo pierwsze równanie, albo drugie równanie przez pewną liczbę, żeby mieć liczby przeciwne, ale nikt nie powiedział, że nie możemy pomnożyć i jednego, i drugiego. A sposób jest dość prosty. Zobaczmy sobie, tu przy x jest czwóreczka, to drugie równanie mnożę przez 4, tu przy x jest trójeczka, więc pierwsze równanie mnożę przez 3, czyli jakby na odwrót, ale ponieważ tu by wyszło 12 i 12, no to jedno z nich pomnożę z minusikiem. Pierwsze równanie to będę miał 4x razy minus 3 to jest minus 12x, 3y razy minus 3 to jest minus 9y i minus 2 razy minus 3 to szósteczka. Drugie równanie 3x razy 4 to jest 12x, 7y razy 4 to jest 28y, a minus 11 razy 4 to jest minus 44. I co teraz? Podkreślamy, dodajemy. X się pięknie kasują. Minus 9y plus 28y to jest 19y, a minus 44 plus 6 to jest minus 38. Ciachniemy sobie to przez 19, czyli podzielimy przez liczbę, która stoi przy y, i otrzymujemy, że y to jest minus 2, bo 38 na 19 to jest 2 i jeszcze minusik. Y mam policzonego, więc znowu biorę obojętnie, które równanie. To pierwsze, to drugie, albo nawet te, to nie ma znaczenia. Powiedzmy sobie, że weźmiemy sobie to, czyli napiszmy sobie 4x plus 3y to jest minus 2. 4x przepisuję, plusa przepisuję, trójkę przepisuję, równa się przepisuję, minus 2 również przepisuję. Natomiast miejsce y wstawiamy, tu jest razy, minus 2. Dobra, czyli 4x równa się
3 razy minus 2 to jest minus 6, więc jak sobie dodam 6, żeby to przenieść na następne prawo, minus 2 plus 6 to jest po prostu 4. Ciągniemy to sobie przez 4, a więc x to jest jedyneczka, czyli parą liczb, która to spełnia, to jest x równa się 1 i y równa się minus 2. Więc pamiętajmy, w tego typu przykładach po prostu mnożymy na przemian i tylko patrzymy, czy trzeba dorzucić minusa, żeby były przeciwne, bo czasami nie trzeba. No, to teraz lecimy do przykładu trzeciego. No i trzeci przykład z ułameczkami, bo czemu by nie? 2 trzecie x minus 4 trzecie y to 4 całe i 2 trzecie, 5 trzecich x minus y to 7. Standardowo na początku pozbądźmy się tych brzydkich, nieładnych ułamków, czyli najpierw pomnożmy sobie pierwsze przez 3. 2 trzecie x razy 3, 2x, minus 4 trzecie y razy 3, minus 4y. A tu 4 razy 3 to jest 12 razy 2, plus 2 to jest 14 trzecich razy 3, 14. Drugie też mnożymy przez 3, ponieważ mam 5 trzecich, czyli sobie śmiało pomnożę to przez 3. 5 trzecich x razy 3, 5x, minus y razy 3, minus 3y i 7 razy 3 to będzie 21 i mamy sobie klamerkę. No i teraz już to znacznie ładniej wygląda. No a teraz pasowałoby zrobić przeciwne współczynniki. Skoro w wcześniejszym zadaniu robiliśmy to przy x, to teraz może zróbmy przy y. Tu jest czwórka na minusie, więc to sobie mnożę przez 4. Tu jest minus trójka na minusie, więc to sobie mnożę przez 3. Ale jeżeli tak pomnożę, to dostanę minus 12 i minus 12, więc jedno znowu z minusem. 2x razy minus 3 to jest minus 6x, może nie ten kolor. Minus 6x, minus 4y razy minus 3 to jest 12y, a 14 razy minus 3 to jest minus 42. No i teraz drugie równanie. 5x razy 4 to jest 20x, minus 3y razy 4 to jest minus 12y i 21 razy 4 to jest 84. Dobrze liczę. Klamerka, podkreślenie i dodanie. Minus 6x plus 20x to jest 14x. Y się pięknie kasują, natomiast tutaj minus 42 plus 84 to jest po prostu 42. Jak sobie podzielimy przez 14, czyli przez liczbę, która stoi przy x, to otrzymujemy, że x jest po prostu trójeczką. No i znowu bierzemy obojętnie, które równanie. Równie dobrze nawet to z ułamkami możemy wziąć, bo czemu by nie? A weźmy tak dla beki. 5 trzecich, tylko może trochę ładniej. 5 trzecich x minus y to 7, chociaż równie dobrze można by było wziąć albo to, no bo tu nie ma ułamków. Na szczęście w tym przypadku, skoro x równa się 3, to w to miejsce wstawiamy trójkę. Tu będzie 5 trzecich, to jest mnożenie, minus y równa się 7, trójki się pięknie kasują, a więc otrzymujemy, że 5 minus y to jest 7, odejmujemy piąteczkę, czyli przenosimy ją na stronę prawą, dostaniemy, że minus y to jest 7 minus 5, to jest 2 i mnożymy jeszcze przez minus 1, a więc y to jest minus 2. Czyli jeżeli mamy metodę przeciwnych współczynników, to spokojnie, nie od razu zastanawiajcie się, jakie tu muszą być liczby, żeby je faktycznie tutaj od razu mieć przeciwne współczynniki, tylko na spokojnie. Najpierw pozbędziesz się ułamków, dopiero wtedy zrób tak, żeby mieć przeciwne współczynniki. Krok po kroku.